Dawaj 9 odcinek. Oglądany w ponad 50 krajach. Bo nie wyrobię. Partia X! Ludzie kiedyś byli brzydcy? Po prostu dawno z domu nie wyszedłeś. To są zwykli ludzie, to co idziesz do Tesco, a tam tacy co? Trudno powiedzieć, kiedy zaczyna się nasza gra. Nie wiadomo, czy jest to moment podjęcia decyzji o udziale w programie, czy udzielenie odpowiedzi. Dziękuję bardzo, Ludwiczek. O! Ludwiczek! Sad game moment. Dziękuję ci bardzo za 7 miesięcy. Dzięki wielkie. Odpowiedzi na pytania stawiane podczas badania wykrywaczem kłamstw? Tak samo trudno powiedzieć, kiedy się kończy. Słowa, które tu padają, potrafią zmienić ludzkie życie. Poznajmy uczestnika, który zdecydował się na swój moment prawdy. Nie no, może coś w tym być, że te ponad 10 lat temu ludzie, wiesz no, zmienia się, tak? Artur zmienia Piotrowski się ma 27 lat, mieszka w Tychach. Coraz więcej sobie można pozwolić i tak dalej. Od niedawna ale chyba jest nie ma aż takiej różnicy, jak pisze Vince. Karoliny. Szczyci się bardzo wysokim ilorazem inteligencji. Dla potrzeb jak programu to? Artur został poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. Ile IQ? Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadałem Mariusz parę razy nawet. Kłamał. Artur odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy 21. 20 PS. Powitajmy w studiu Artura Piotrowskiego. W którym roku to było? 2K10 chyba? No zepnij sobie marynarkę, czuj się swobodnie. Tę, potem. Decyzję podjąłeś sam? Sam. Długo musiałeś przekonywać swoją rodzinę bliskich. Które? Limen. SPXK, witam. Dzięki wielkie, widzo. Nie. Gigaczat. Ale rozmawialiście o tym. Rozmawialiśmy. Mają świadomość tego, że mogą się o tobie dowiedzieć. Marynarkę po ojcu ma? Ciekawych, czasami nieprzyjemnych rzeczy. Są a no, za dużo ciekawe. Trochę. Przygotowywaliście się w jakiś sposób do tego programu? Nie. Głos ma jak Adren Nowak Żalno? Nawet podobny on trochę jest. Wiesz, to 10 lat temu. W takim razie twoich bliskich. Kto jest z nami w studiu? Ania, siostra brata. Ta też podobna do niego. Grzegorz, żona powiedziała, że to mój syn. Ja pierdzielę, nie mogę. Ojciec roku. Uwierzyłeś? Co było zrobić? I? Karolina, jestem żoną Artura. Ja pierdzielę! Nie no, ojciec, to jest moc! Przypomnę ci zasady programu. Twój stary moment. Pytań podzielonych na 6. Ale ojciec oddaje, ojciec oddaje. Jeśli nie skłamiesz, wygrasz 5 na razie nie, złotych. Patryk, już się patrzy. Drugi etap to 5 pytań, do wygrania 15 tysięcy złotych. Coś cicho, to za każdym razem o jedno pytanie mniej. Pytania będą coraz trudniejsze, coraz bardziej osobiste, ale rośnie stawka. 15, 30, 75, 125 i jedno pytanie za 250 tysięcy. Czy wyznaczyłeś sobie jakąś granicę, do której chciałbyś dojść? 75 tysięcy. Tak? No tak. Co? To jest ten cel? Tak. Czy możemy rozpocząć? Dawaj, jest 250k. Przypomnę, pierwszy etap, 6 pytań do wygrania 5 tysięcy złotych. Czy boisz się tego, że w tym programie mogą wyjść na światło dzienne twoje intymne sprawy? Czy boisz się? Nie boję się. A nie boisz się? Wszyscy w tamtych czasach mieli takie właśnie fryzury typu jeż? To już chyba któryś szedł do uczestnik, który ma taką fryzurę w dupę. Nie boję się. A nie boisz się, co ludzie powiedzą? Ja mam nadzieję, że nikt sobie niczego złego o mnie nie pomyśli, szczególnie w pracy. Wszystkie twoje odpowiedzi zweryfikowaliśmy. Ta moda była? Na wykrywaczu kłamstw i wiemy, która odpowiedź jest prawdą, a która jest fałszem. Też wiemy tak chodziłeś w tamtych latach? Pytanie pierwsze. Czy to prawda, że nie myjesz okien, ponieważ wstydzisz się, że sąsiedzi cię zobaczą? Co?
okien, ponieważ wstydzisz się, że sąsiedzi cię zobaczą. Tak, to prawda. Co się... Ta odpowiedź to... Co? Prawda. Artur, mycie okien to wstyd. Nie, no to jest zajęcie raczej dla kobiety, tak mi się przynajmniej wydaje. Karolino, co ty na to? No zgadza się, ja nie będę go zmuszała. Chociaż zgadza się, jest. Przyznam, że jest to bardzo uczynny człowiek, ale do okien nie będę go zmuszała na pewno. I słusznie. I tak został wychowany właśnie, że okien w domu... Stary, jak powiedział! Nie. Jak może? I słusznie. No nie, od tego nie są wierzę. Kobiety. Aniu, tak jest w porządku? Jest w porządku. Karolino, jak długo jesteście małżeństwem? Minęło już 7 miesięcy. Już 7 miesięcy? Jakoś poszło. A jak długo się znacie? Ponad 6 lat. Myślisz, że dobrze znasz Artura? Myślę, że tak. Pytanie drugie. Aż 7. Czy to prawda, że w szkole nigdy nie lubiłeś historii, ponieważ według ciebie nie ma sensu przejmować się tym, co było? Niezły wniosek wyciągnął. On podobno szczyci się tym, że ma duże IQ. A wniosek wyciągnął taki. Ta odpowiedź to... Ja pierdzielę, no. Fivehead. Prawda. No ale przecież nie wszystko z przeszłości da się zapomnieć, wymazać. Zgadza się, ale jestem inżynierem i staram się patrzeć... Elon Musk polski. Ścisły techniczny umysł. Ty pasuje, no. Iloraz inteligencji. Może on stworzył podręczniki Nowa Era do fizyki. Tyle chociażby mógł w Polsce zrobić jako no Elon Musk. Dobra. Ile ma IQ? 126. Nieźle. Prawie jak Doda. 126 to dużo? A propos pamięci, pamiętasz dzień swojego ślubu? Tak. Moment, w którym poznałeś Karolinę? Ja mam 173. Dość dobrze. Tak jakby to było wczoraj. Powiesz nam, jak to było? Spotkaliśmy się na kursie tańca, na którym byłem całkiem przypadkiem. Zaczęliśmy tańczyć. Żona wygląda jak z Matrixa. Tak zostało. Pamiętasz, co wtedy czułeś? Wtedy byłem spokojny o przyszłość, bo wiedziałem, że to ta osoba. Tak od razu, po prostu. Pytanie trzecie. Czy to prawda, że smarowałeś sobie oczy cebulą, aby dowiedzieć się, jak to jest, kiedy się płacze? Tak. Co zrobił? Ta odpowiedź to... Wysokie IQ, police. Prawda. Wysokie IQ, wysokie IQ. A tak sam z siebie nigdy nie płakałeś? Nie zdarzyło ci się? Nie pamiętam takiej rzeczy. Chyba nie. Czy generalnie taka jest zasada w rodzinie, że mężczyźni nie płaczą? Płacą, stary płacze. A młody? A młody nie. Stary płacze. No ale gdzieś tam pewnie w środku głęboko przeżywa, tylko nie potrafi tego uzewnętrznić. Tak to może być? Tak to może... raczej chyba nie. No twardy jest, odporny na ból. A jaki ma charakter? Dość wrażliwy, ale i uparty. Pytanie czwarte. Czy potrafiłbyś donieść na kolegę z pracy, gdybyś miał pewność, że dzięki temu zdobędziesz awans? Nie. Ta odpowiedź kłamstwo to... i koniec pracy. Prawda. Saved! Ma kolegów. Nadal. Dostałeś brawa. Ale pewnie dlatego, że jest bezrobotny. Pytania. Jeszcze dwa w tym etapie. Na razie wszystko idzie ok. Nie było trudnych pytań chyba. Nie, myślę, że jest dobrze, a będzie lepiej. Trudne pytania mogą się pojawić. I jeśli takie pytania będą, a nie chcielibyście usłyszeć odpowiedzi, tutaj mamy specjalny przycisk bezpieczeństwa. Wystarczy przycisnąć, że się światełko zmienia co chwila. Odpowiedzi. Ja
Zapominam o pytaniu, nie ma odpowiedzi w to miejsce. W miejsce tego pytania będzie inne pytanie. Może być twojego ojca sprzedał? Ja ten przycisk jest jednorazowy. Tylko raz można użyć go w trakcie programu. Mówił, gdzie pracuję? Gdzie się zajmujesz? Gdzie pracujesz? O. Jestem inspektorem na kopalni. Lubisz swoją pracę? Lubię. Pytanie piąte. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że gdybyś był pilotem, miałbyś większe powodzenie u kobiet? Możesz powiedzieć? Tak. Skąd te pytania oni biorą? Ta odpowiedź to... prawda. Karolina, chyba się cieszysz, że twój mąż nie jest pilotem. Tak, zgadza się. Za mundurem panny sznurem. Podobno, także. Ale też chyba masz mundur. Na razie tylko roboczy. Ten właściwy mundur jeszcze się szyje. Opowiedz mi o tym, jak mieszkacie, jak jest w domu, jak sytuacja domowa. Spoko, kończy. Nie jadę. Na razie mieszkamy z rodzicami. Chciałbym być pilotem NATS-u. Swojego. Ja pierdzielę. Bardzo fajnie. Pytanie szóste. Czy uważasz, że miejsce żony jest w domu? Żona wnerwiona. Tak. Bo już nie wychodzi drugi rok. Sadgę dla żony. To... prawda. Nerwiona czy nie? Karolino, zgadzasz się z tym? Klatki chcesz. Ja się z tym nie zgadzam. Wiem, że takie jest zdanie Artura. Wielokrotnie powtarzał mi to, że marzy o tym, że jak przyjdzie z pracy do domu, to czekam na niego z gotowym, ciepłym obiadem. Jednak ja mam nieco inny pogląd. Nie umiesz gotować, tak? Może jeszcze nie rozwinęłam skrzydeł, tak bym to powiedziała. To jest kwestia... wychowania? Tak, tak w domu zawsze było? Nie. Ja byłem otwarty, że żona może powinna nawet pracować i obracać się w towarzystwie. Ulala! Właśnie, skąd? Nie wiem, może zazdrosny? Ty, nie, żona więcej nie. zarabia! Ojojoj, kompleksy, co? Ważna polski Elon Musk. Odpowiedziałeś szczerze na 6 pytań. Zakończyliśmy pierwszy etap, wygrałeś 5000 zł. Sadka. A racja, bo to nie jego syn. Przecież stary to mówił. Czytamy o. Ale stary jest czadem, tak. No widać. Rozpoczynamy i porządny, drugi etap. Porządny. W drugim etapie 5 pytań do wygrania 15 tysięcy złotych. Gramy? Gramy. Już wiem, że z Karoliną jesteście małżeństwem od 7 miesięcy. Kto zrobił pierwszy krok, jak się poznawaliście? To było w czasie lekcji tańca. Pracuję, tak? Kuba, dzięki. Z moich interpretacji wynika, że to Karolina, a ona widzi to troszkę inaczej. To jak było? Według mnie to Artur podszedł do mnie pierwszy i poprosił do tańca. Pytanie siódme. To jak było? Czy to prawda, że twoja żona jest twoją jedyną partnerką seksualną? Ja pierdzielę, czemu na tym progu takie pytanie? To jest pierwszy próg. Ej! Niektórzy mieli takie durne pytania, a tu takie coś. O co chodzi? To co? RIP? Nie no, chyba tak, no. Tak. Ta odpowiedź to... Jeszcze jest matka. No co ty? Prawda. A może byli pewni, że to prawda, dlatego tak wyciągnęli. Później by było bez sensu. Dziękuję. Pytanie ósme. Po co się zastanawiał? Czy to prawda, że nie uprawiałeś seksu przedmałżeńskiego, ponieważ bałeś się, że każdy stosunek zakończy się niechcianą ciążą? Żonka wnerwiona jest. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. 126 IQ.
To trochę nie, no tak. Niewyedukowany w tej dziedzinie. Kaiser go pizga. Co jest? Czy twoja żona jest kobietą, o której zawsze marzyłeś? Nie. Powiedz, że nie. Tak. Więc jak on odpadnie na któryś z tych pytań, to chyba koniec. Kłamstwo. Ja pierdziele. Kłamstwo. RIP, no. Tak wykazały wyniki badań wariografii. Rozumiem. Trudno rozumiem. Dyskutować z dwa bułka. Marzeniami komentować. Ja jestem bardzo szczęśliwy i wydaje mi się, że to było oczywiste. Ale może kiedyś miałeś inne marzenia, inne wyobrażenie. Tak mogło być. Może inaczej wyobrażałeś sobie. Raczej czekałem do końca na tą jedyną. I doczekałeś. Tak. I to jest najważniejsze. Ja też tak uważam. Dziękuję. Rozwód speedrun! Dziękuję bardzo. Sadkę. Bajabka. Co na to żona? Stanąć ze swoją prawdą twarzą w twarz. Czy ty, Kecy, oczywiście, że tak. A to nie udaje się każdemu. Poznajmy na S bym to przeszedł, gracza. Ten wariograf. My byśmy, Kecy, wygrali 250. Ta, mieszka na w Kraśniku. Studiuje fizjoterapię, a zawodowo pracuje jako masażysta. No co wam chodzi? Piłki nożnej, nie mogę. Z siostrą Martą. Przed programem Mariusz został poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Mariusz odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu... Ile on ma lat? 21. Witamy w momencie prawdy. Mariusz Konopa. Konop! O Jezu, na pierwszym odpadnie! Ja pierdzielę! Dzień dobry. Pierwsze pytanie, kłamstwo. Trzeba sporo odwagi, żeby wziąć udział w tym programie. Zgadza się. To jego stary! Ej, podobny jest! Ty, to jest nawet podobny. Są takie pytania. Ty, to jest kombo Gucio i Konopski ojciec. No? O co tu chodzi? ...w tym programie. Zgadza się, trzeba mieć troszkę odwagi. Czy są takie pytania, które usłyszałeś w czasie badania wykrywacza? Nawet ma za kola Gucio? Nie, nie chciałbyś usłyszeć w tym programie. Może by się znalazło dwa pytania, ale jestem osobą młodą, to znaczy nic nie mam tak aż bardzo do ukrycia. Czyli dasz radę? Myślę, że dam. Nie zagwarantuję ci, że tych pytań nie będzie. Wiem. Przypomnę, na czym polega nasz problem. 21 pytań podzielonych na 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Jeśli nie skłamiesz, wygrywasz 5000 zł. W drugim etapie 5 pytań, do wygrania 15000 zł. Kolejne pytania, kolejne etapy o jedno pytanie mniej. Pytania są coraz trudniejsze. Do wygrania jest 30, 75, 125 i 250 tysięcy zł. Tyle możesz wybrać. Nie no, nie na godzinę, Mario. Daj na 10 minut. Tak, zgadza się. Poznajmy ich. Nazywam się Marta, jestem siostrą Mariusza. Ale ma... Siostrą Mariusza. Widzicie, że coś tu nie gra? D. Adawis. Dziękuję ci bardzo za 2 miesiące. Siema. Elżbieta, mama Mariusza. Ten. Łukasz. Coś tu w dupę nie gra, naprawdę. Wygląda jak... Nie wiem, postać z Mounted Blade. Kolega Mariusza. Jacek. Przyszły szwagier Mariusza. Jak to? To gdzie ta dziewczyna, przyszła wiemy, żona? Wiemy, że jesteś masażystą, studiujesz również. Tak. Mieszkasz z rodzicami? Tak, mieszkam z rodzicami.
Masz narzeczoną dziewczynę, sympatię? Nie mam, ja mam koleżanki. Czy możemy rozpocząć pierwszy? To jak przyszły szwagier? Tak, szwagier to jest brat żony, tak? Czy nie? Jak to wygląda? Ty, może się właśnie dowiedział, że nie będziesz szwagrem. Dodatkowe pytanie. Możemy. Pierwszy etap, 6 pytań do wygrania 5000 zł. To jest siostry chłopak? Czy... A, no ta! Czyli to pierwsze jest pytanie. Tej siostry, co tu siedzi mąż? Czy chciałbyś być Jamesem Bondem? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Ładnie byś szpiegował, wszystko by usłyszał. Co ma Bond? Czy nie no, żartuję. Żartuję przecież. Cześć Bond. Jesteśmy prawie na równi. Muszę jeszcze popracować na różnymi tam rzeczami. Nie, ale no to był żart. Fajny jest Gucio, no. Wiesz, zwykle Bond jest otoczony wianuszkiem pięknych kobiet. Może to zgadza to? Zgadza się, tak. Ja też nie narzekam. Pytanie drugie. Czy oblewasz się rumieńcem, gdy jakaś kobieta za długo na ciebie patrzy? Agent 7IQ? Ta babcia to jest matka. Tak. Ta odpowiedź to... A jak siostra patrzy? Prawda. A to znaczyłoby, że jesteś nieśmiały. Zależy jakich przypadkach. No nie ułatwiasz mi dotarcia do prawdy. No dobrze, ale zawód, który wykonujesz... Tak. No jest... powiedziałbym zawodem. Nie mogę z tego, co mi piszecie. Kontaktu. Naprawdę, ale nie będę czytał w dupę. No właśnie. Rozpiję przyjaciół. Dlatego, że osoby, które przychodzą na maszę, na masaż, co? Są na różne. Co? Czasami potrzebuję tej pomocy drugiej osoby, chociażby porozmawiać. No właśnie, a klientki nie narzekają na to, że jesteś zbyt nieśmiały? Klientki? Trzeba by się je zapytać, ale związane z tym, co mi opowiadają, to nie. Czuję do mnie zaufanie. Czy masz jakieś nieodkryte talenty? A coś z happy-endem? Nieodkryte talenty, tak? Uzdolnienia, predyspozycje. Predyspozycje. Bardzo lubię się zajmować sportem. Grać w koszykówkę. Ale na razie koszykówka zanikła, dlatego że mój klub się po prostu rozpadł. Pytanie trzecie. Ja pierdolę. Czy uważasz, że byłbyś znakomitym prezenterem telewizyjnym? Tak. To Heiser. Heiser go zara wypieprzy. Prawda. Co na to Heiser? On jest prezenterem. Tak? To co, zaliwiamy się? Nie, jeszcze troszkę czasu. Potrzeba mi. Wiesz, dałbyś mi szansę wygrania 250 tysięcy. Muszę się uczyć od najlepszych. Dziękuję. Ty Heiser pewnie miał więcej na ten program niż ta nagroda, nie? Na razie nie miałeś chyba większych problemów z odpowiedziami, chociaż wyglądasz na trochę zdenerwowanego, prawda? Troszeczkę jest. 251. Bo pierwszy raz w telewizji, ale myślę, że dam sobie. To kiedyś musi być ten pierwszy raz. Owszem, owszem. Później może być troszkę gorzej. Dawaj, dawaj. W związku z tym macie przycisk bezpieczeństwa. Jeśli nie będziecie chcieli usłyszeć tak, odpowiedzi Jules. Na jakiekolwiek pytanie, siema. Proszę wiśnia z powrotem. Przycisnąć. Tego pytania nie będzie odpowiedzi, w to miejsce będzie inne pytanie, być może łatwiejsze, witam, a może Adamczyk. Trudniejsze. Powrotem. Przycisku można użyć tylko raz więzienia. W czasie programu. Skipu info, Louis, tym info. Przypominam Państwu, że przed programem wszystkie pytania sprawdzaliśmy nie wiem, na Patryk, wykrywaczu kłamstw, ale jeszcze będziemy wiemy, trochę oglądać. Pytanie, która odpowiedź na pytanie jest prawdą, a która... W końcu to tłumaczy! Widz się jakiś wchodzi i chociaż kilka razy na odcinek zapyta jakiś widz. Mariusz jest. A on dopiero w dziewiątym mówi. Podobny do ciebie czy do męża? Do Gucia. Czyje cechy charakteru przyjął? Moje. A jakie to cechy? Może taki spokój mimo jakichś różnych sytuacji.
opanowanie. Pytanie, czy ulepili cię z plasteliny? Czy to prawda, że mówisz o swoim ojcu Gosposia? No na pewno, jak jest takie dokładne pytanie, no. Ta odpowiedź to... prawda. Te dokładne pytania to są chyba tylko, żeby przepchać, nie? Gosposia? Nie gospodarz? Gosposia, bo mój tata bardzo dobrze gotuje. I zastępuje czasami moją mamę w gotowaniu. To prawda? Tak, prawda. I co, jeszcze sprząta? I... jeżeli jest taka potrzeba, nawzajem. Heizer jakiś jest zdziwiony, że chłop sprząta. Uzupełniamy się we własnym domu. Pytanie piąte. W sumie Taun jest milionerem. Czy uważasz, że twój ojciec jest pantoflarzem? Ja pierdzielę. Relacje z ojcem RIP. Nie. Dobra, jak to jest kłamstwo, to na pewno RIP. Bo jeszcze chciał to ukryć. Prawda. A, dobra. Ez. Same. Czyli to jednak tata rządzi w domu. Można tak powiedzieć, że tata. Czy któryś z twoich rodziców miało wpływ na wybór? No mówili, że jest to równo. A, Heizer, ty pieprzysz. Rozmawiali z tobą, czy to była twoja decyzja? To była moja decyzja. Podjąłem ją z konsultacją po prostu z mamą, co nas sądzi, ale nie ma wpływu. Dlatego, że po prostu jak czegoś... Ale nie znają odpowiedzi z wariografa. Mogą myśleć na przykład, że nie kłamią, a kłamać naprawdę. Wiesz, o co chodzi? Robić, to nie ma tego sensu. W jakichś takich dziwnych rzeczach. Czyli ty lubisz to, co robisz? Tak, zgadza się. Co najbardziej lubisz w swoim zawodzie? Co najlepiej? Pomagać drugiej osobie. Dobrze, to jest zawsze po prostu osoba, która przychodzi i mówi, że lepiej się czuje na przykład po masażu. To jest dla mnie plus, że ja mogę tej osobie pomóc. Pytanie szóste. Czy kiedykolwiek wykonując masaż dotykałeś swoją klientkę z podtekstem erotycznym? Siostrę? Nie no, klientkę jakąś losową. No Gucie, mów, że tak. Przecież chciałeś filmy kręcić, pamiętam. Tak. Może z ukrytej kamery chciał kręcić. Z ukrytej kamery filmy. Krzesio! Krzesiorek, dzięki za suba, witam. I... Wifson, dzięki za 4 miesiące. Witam widzów. H2P z bok. To... siema widzu. Prawda. Jak się matka cieszy? Czy myślisz, że twoje pacjentki mogą mieć świadomość tego? Pacjentki? Tak, mogą być świadome. Wychodzą zadowolone? Myślę, że tak, bo powracają do mnie. Odpowiedziałeś na szóste pytanie. Matka była klientką. Etap. Wygrałeś 5000 zł. Czy chcesz grać dalej? Tak, chcę. No chciałem 75 minimum. Mówił. 5 pytań do wygrania 15000 zł. Pytania to jeszcze sporo. Jeszcze bardziej osobiste. Masz tego świadomość. Tak. A zatem rozpoczynamy drugi etap. 5 pytań, 15000 zł. Dawaj, dawaj, Gucio. Jak wyglądają twoje kontakty, wzajemne relacje z siostrą? Siostrą? Dobre mamy kontakty. O ja pierdzie. Związane teraz, że wyjdzie coś? Jeszcze bardziej. Mamy jakąś wspólną więź, ale dzwonimy do siebie. A gdzie siostra jest? Siostra jest obecnie w Szczecinie. Mamy wspólne kontakty, mamy swoje problemy, razem czasami płaczemy, śmiejemy się, razem podróżujemy. Dobre. Załamał mu się głos chociaż trochę, nie? Muszę powiedzieć, że czasami są zgrzyty. Wiadomo, jak to jest między siostrą a bratem. Alabama? Tak to właśnie jest? Tak, tak. Pytanie siódme.
Czy jesteś zazdrosny o narzeczonego swojej siostry? To jest narzeczony? O kurde. Tak. O kurde. Ta odpowiedź to... prawda. Narzeczony ma na to oko. Nie no, żartuję. Narzeczony jest fajny typ. Fajny typek. Dodać coś do tego? Nie. Domyślałaś się, że tak może być? Domyślałam. Skąd ja lubię ich wszystkich. Fajna rodzina. Raczej bardzo Żydzi z sobą jesteśmy. Dużo czasu przed wyjazdem spędzaliśmy ze sobą. Pomagaliśmy sobie nawzajem. No i chyba dlatego. On jest młodszym moim bratem. To też z tego... Czyli twój partner... A ten z Bolton Blade, co on tam robi? Miejsce, tak? Troszkę, no na pewno. Ja przedtem miał Mariusz. W tej chwili mieszkasz z mamą. Tak, z mamą i z tatą. Z mamą i z tatą. Często rozmawiacie? Ten typ jest tak, gejem? To jest streamer, Gucio. O wszystkim. Tak to jest? Tak, zgadza się. Pytanie 8. Czy są tajemnice, o których nie mówisz mamie, bo boisz się, że straciłaby o tobie dobre zdanie? No, nie o wszystkim, mamuśkę, gadamy. Nie. Kłamstwo! Policja, Konopski okłamał! Bo to jest Konop, on ma tak nazwisko. Prawda. Nie interesuje mnie nic, tylko prawda. Jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Karoix dał na Goliwordę 5 zł. Jak byli mali, to spali w jednym łóżeczku. Do dziś się nic nie zmieniło. Dziękuję bardzo za 5 zł. Może tak być. Chłop wszystko mówi mamie. Twój syn nie ma przed tobą tajemnic. Tak. Cieszysz się z tego? Bardzo. Jestem zadowolona. Nie, no to chyba nic z siostrą mama nie będzie. Jest najbliższym przyjacielem? Bez przesady. Tak. Matka nie mama wiedziała chyba. Siostra. W tej chwili nie masz partnerki? Nie, nie mam. Chodziłeś z jakąś dziewczyną? Miałeś narzeczoną dziewczynę? Na ich podstawie powstał wątek w Grze o Tron. Nawet nie mogę powiedzieć, że to chodzenie. No. Bardziej spotkanie koleżeńskie. Które trwało bardzo krótko. Pytanie 9. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że gdybyś nie mieszkał z mamą, twoje życie erotyczne wyglądałoby zdecydowanie lepiej? Tak. Matka wnerwiona. Odpowiedź to... prawda. Czemu? No to może warto pomyśleć o wyprowadzce. Tak, zgadza się. Myślę nad tym. A najlepiej to w swoim domu, wiadomo. Z mamą. No właśnie, a co cię trzyma w domu? W domu co mnie trzyma? Matka. Nic mnie nie trzyma w domu, ale... mam po prostu gotowane, ubrane. Wszystkie dobre rzeczy. Nie ma niewolników. Nie mogę tego GTA. Wygodnictwo. Pytanie 10. Czy twoja mama jest twoją najlepszą przyjaciółką? No na pewno, jak nie ma żadnej, nawet jednej malutkiej tajemnicy. Tak. Ta odpowiedź to... kłamstwo. Prawda. Ale cieszy się. Czyli to jednak mama. Tak. Wykrywacz kłamstw, badania, analiza twoich odpowiedzi. Saved! Potwierdziła to, co powiedziałeś, że to właśnie mama jest twoją najbliższą przyjaciółką. Pytanie 11. Ale jedzie te pytania, co? Czy oddałbyś swoją mamę do domu starców, gdyby potrzebowała całodobowej opieki? Nie.
No trudne ma dość te pytania, a jedzie i ładnie. Tak. Ta odpowiedź to... Derwiła się ama? Prawda. Ty wnerwiła się, widać. Sadgę. Teraz chciałbym cię prosić, żebyś coś do tego dodał. Co mogę do tego dodać? Po prostu sam pracuję z takimi osobami. Niech się nią ktoś zajmuje. To nie moja brocha. I mogę stwierdzić to, że ona mi pierze, ja jej nie będę. I obojętnie w jakich przypadkach się znajdę, to i tak będę ich kochał i odwiedzał, a różnie po prostu bywa w życiu. Na przykład jak ja się wyprowadzę z domu, to kto dano taką osobę będzie po prostu opiekował się. A tam mają stałą opiekę, na przykład w domu opieki społecznej. Właśnie. Dlatego to byłoby lepiej, ja jako młoda, energiczna osoba, pracująca i dalej sobie układająca życie, będzie najlepiej, jak na przykład moja mama by była w takim. Czyli sądzisz, że takie rozwiązanie byłoby najlepsze tak, w takiej sytuacji dla tak. twojej mamy? Tak. Ty Heizer jest w wieku jego matki, czy nie? Elu, jak przyjmujesz słowa, które powiedział twój syn? Jak myślicie? Starszy? No na pewno, gdybym została sama i z jakimiś jeszcze chorobami, to byłoby to dobrym rozwiązaniem. Ta odpowiedź nie zaskoczyła? Nie. Nie zszokowała? Nie, bo ja też pracuję w służbie zdrowia, więc widzę różne przypadki. Ona pracuje nadal. I różne problemy. A może w tym okresie starszym są różne choroby. To ile ona może być lat? 42? Problemy wtedy. Życzę wam, żeby do takiej sytuacji nigdy nie doszło. Dobra informacja jest taka, że wygrałeś 15 tysięcy. Mniej niż ja. 15 tysięcy to sporo. Sporo pieniędzy. Czy między 20 a 100? Dalej, czy chcesz duży rozstrzał i zakończyć swój udział w momencie prawdy? To graj. Posłuchajmy twoich bliskich. Miał grać do 75. Co Mariusz powinien zrobić? Siostro. Graj. Decyzja należy do niego. Nie wiem, jak się czuję na siłach. Powinien spróbować. Lekkie pytania? Nie, no nie są aż takie lekkie, ale łatwiej no, jedzie. Na pierwszy raz to mógłby już skończyć grę. Kucio. Wystarczy? Tak, wystarczy. Ogarnij się. No i panowie. To jest zabawa, pamiętaj. Wiem o tym. To jest zabawa? Przyjechałeś się to dobrze pobawić, nie po kasę. Naprawdę tak myślisz? Tak. Mówimy o ważnych rzeczach. Dupia my rodzinę. I sporo zmienić w życiu. Pierwsze jego rodzinę. Czy myślisz, że on wygląda na gościa, który świetnie się bawi? Jak wszystko pójdzie dobrze, on się będzie później dobrze bawił. Kolega pewnie. Ono, nie wiem, go tam po prostu nie ma. Odpłynął sobie w myślach. Jak pójdzie źle? Też da radę. Myślę, że powinien grać dalej. Pod dymia, kolega. Mariusz, decyzja oczywiście należy do ciebie. No czy chcesz grać w trzecim etapie? No graj. No to skończ grę. Skończmy go. No graj! Jak się czujesz na siłach? Gram dalej. No. Rozpoczynamy trzeci etap. I odpadasz. Cztery pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Gucie odpadnie? Wygląda na to, że jesteście bardzo zżytą rodziną. Jesteście blisko siebie, mimo że siostra jest dosyć daleka. Tak. Dobre kontakty siostry, z siostrą. Time. Tak, mamy dobre kontakty. Szczere rozmowy z rodzicami. Tak. Pytanie 12. Czy gdyby twoi rodzice byli ciężko chorzy, pozwoliłbyś na eutanazję? W ogóle legalne w Polsce? No
nie? No to chyba sam by musiał eutanazję przeprowadzić w tupę kamieniem. No jak? Tak. Oczywiście w GTA. Ta odpowiedź to... Wtedy to codziennie się kogoś uśmiercało. Chłopie, ten program nie jest z czasów II wojny światowej. Wiesz o tym? Prawda. Prawda. Myślę, że konieczny jest komentarz. Jest taka sprawa, że związane z zdrowiem rodziców i innych po prostu ludzi jest bardzo ważne. Na to bym pozwolił, dlatego że przeprowadzamy takie rozmowy nawet w domu. Czasami mówią coś o tym w telewizji, rozmawiam. Dlatego że eutanazja jest związana z tym, żeby dany człowiek się nie męczył z dalszym rozwojem i męką. Hardbopem morderca? Sadgę. Możesz się wycofać w każdym momencie. Sadgę. Przed zadaniem przeze mnie kolejnego pytania. W tym etapie, w trzecim etapie zostały jeszcze 3 pytania. Czy chcesz grać dalej? No dawaj. Tak, gram dalej. Matka wnerwiona, bo on zbiera pewnie na tą eutanazję. Czy wystąpiłbyś nie, no. w filmie porno, gdybyś miał pewność, że nikt z twoich znajomych nie dowie się o tym? O kurde, to jest pytanie serio, to jest Gucio. To jest prawdziwy Gucio, tylko wszyscy w dupę wiedzą. Kurde! ...pewność, że nikt z twoich znajomych nie dowie się o tym. Tak czy nie? Nie dowiemy się dziś. Dziękuję bardzo, Ludzkin. Witaj Bartłomie, zapraszam pana do udziału w kolejnym sezonie Moment Prawdy. Proszę się zgłosić na najbliższy komisariat. Szczegóły omówimy przy makowcu. Pozdrawiam. Nie no, już 3 razy by... Kurde. Trochę lipa. Dzięki za subkę. Tak. Wystąpiłby! Mamuśka, jak się cieszy! Powiedz to. Znowu toxic fucker. Prawda. To jak to się ma do twojej wstydliwości i tego zaczerwienienia, jak kobiety na ciebie patrzą? Miałby maskę to tego, od Neymana. W jakiej sytuacji kobiety na mnie patrzą. To są różne sytuacje i różne spojrzenia kobiet. To prawda. Pytanie 14. Dawaj. Czy kiedykolwiek podnieciłeś się masując mężczyznę? Siostra, nie! Tak. Matko mówi, no synu, gdzie ty? Mów czy nie? To jest chyba... Widzowie, to jest to pytanie, którego się bał. Dlatego nie mówi. No tak, widać, że tak. Nie. Co? Kłamstwo! Ta odpowiedź to... No i chłopie, 75 koła. No mogłeś powiedzieć, że tak, a nie kłamiesz. Tak zarejestrował nasz. No i po co kłamał? No widać było, że tak. No w dupę. Tak wykazała analiza? Zgadza się. Tak wyszło. Zgadza się, wiedziałem. Myślałem, że dziękuję, przejdzie. Dziękuję również. Zapraszam. Not saved. No i co teraz? Co z tego wyjdzie? Dowiemy się zara. Chcę przygodę swojego życia, coś nowego w swoim życiu, żeby zaistniało.
pokazać się też w telewizji. Od drugiej strony jest całkowicie inaczej niż się ogląda, wiadomo, w domu. No mów o tym koledze. Jestem dumna z mojego syna Mariusza, z jego zachowania. Ej, czekaj, mamuśko musiała wiedzieć, tak? Bo wie wszystko. Jestem zadowolona, że dostał się do tego programu. Mimo, że może finał bym chciała troszkę inny, ale jestem z tego zadowolona. Dobra, widzowie, idę się wylać i 10. odcinek przed nami. 40k wyświetleń, będą chyba bomby. Zobaczymy, zaraz wracam. Też pójdźcie się wyjrzeć. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!